Witam wszystkich na kolejnej naszej konferencji prasowej. Po dzisiejszym spotkaniu tradycyjnie na początek trener gości, bardzo proszę. Dzień dobry. Co powiedzieć o takim meczu? No, na pewno w pierwszej połowie myślę mieliśmy więcej z gry, z sytuacji. Oj, uderzenie Grzesia. Gdzieś tam było tego więcej. No, w drugiej połowie na pewno to Siarka przejęła inicjatywę z gry, ale to my po stałym fragmencie gry gdzieś tam otworzyliśmy wynik i na pewno cieszy kolejna bramka po stałym fragmencie gry, kolejna bramka Michała, ale z drugiej martwi właśnie za mało sytuacji z gry stwarzamy, za dużo strat jest z przodu i myślę, że nad tym gdzieś tam musimy większą uwagę zwrócić i poprawić ten element gry. No szkoda tego rzutu karnego. Myślę, indywidualny błąd. Trudno, zdarza się. I rzut karny 1-1. Na pewno gdzieś tam punkt z ciężkiego terenu w Tarnobrzegu cieszy. Jednak myślę, że po tym rzucie rożnym i bramce Michała powinniśmy dowieść to do końca. Dziękuję. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego remisu, dlatego że graliśmy z dobrym zespołem i bardzo wymagającym zespołem Spadkowiczem z pierwszej ligi. Zespołem, który posiada zawodników o doświadczeniu takim ekstraklasowym, że naprawdę my takiego doświadczenia na najwyższym szczeblu na pewno nie posiadamy. Jeżeli chodzi o sam mecz, myślę, że do przerwy świadomie trochę oddaliśmy inicjatywę Rolowowi, dlatego że zespół przeciwnika grał bardzo agresywnym pressingiem wysokim i utrudniał nam grę od tyłu, ale to nie znaczy, że nie szukaliśmy swoich szansy, bo Kwastek Robert miał doskonałą sytuację, no trochę brakło szczęścia, Supek wyszła piłka w pole. Wiedzieliśmy, że przeciwnik nie może wytrzymać takiego tempa gry w defensywie i to my przejęliśmy, myślę, że rolę, jeżeli chodzi o rozgrywanie akcji w drugiej połowie i trochę nas ten niefart prześladuje od początku, no bo trener jest zadowolony, że strzelił zawodnik bramkę z głową, ale no Kuba więcej miał na nodze piłkę do wybicia i absolutnie nie mam do niego pretensji, bo takie kiksy się zdarzają, ale miał wpływ na to, że ta bramka wpadła. No. A przypomnę, że wcześniej z linii bramkowej no niestety jest trafiony Marcin Truszkowski po strzale Konrada Stępnia i właściwie bramka jest, no, trafia we własnego zawodnika. No, no i takie rzeczy się zdarzają. Dlatego z trudnym rywalem remisujemy. Chcieliśmy się zrewanżować za puchar, nie udało się to w pełni. Pracujemy dalej. Wracają powoli zawodnicy. Mam nadzieję, że te kontuzje nas będą już omijać na tyle, ile dzisiaj wytrzymał Robert Chwastek, na tyle, ile wytrzymał Marcin Stefanik. Trzeba pochwalić chłopaków za tą ogromną determinację w drugiej połowie i za to, że wyciągnęli z niekorzystnego wyniku. A w końcówce przy odrobinie szczęścia można było się pokusić o zwycięstwo. Przytrafiają się jeszcze takie banalne błędy i to musimy wyeliminować. Myślę, że jest widoczna poprawa tej gry, jeżeli chodzi o organizację gry w defensywie, ale zdarzają się takie nonszalanckie czekania na piłkę, niezrozumiałe dla mnie zachowania, które powodują nam problemy. Nawet ten rzut rożny, z którego straciliśmy bramkę, właśnie po takim zachowaniu powstał. I to musimy wyeliminować, grać prościej po prostu, bo tu już nie ma, w tej lidze nie ma słabych zespołów. Zobaczcie Państwo, jakie są wyniki, jakie przyjeżdżają zespoły, jak grają te zespoły. I o wszystko trzeba będzie walczyć w każdym meczu i wynik zawsze będzie tą sprawą otwartą. Tu nie będzie nikogo, gdzie kibice by sobie życzyli doliczania punktów przed meczem. Mam jasny obraz tego, jak to wygląda i dzisiaj Rowo Rybnik potwierdził, że
że z każdym zespołem będzie bardzo ciężko. O punkty my się będziemy skupiać na pracy i wierzyć w to, że te punkty będziemy w kolejnych meczach zdobywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do trenerów? Co z Robertem Pasem? Co się stało? No, zawodnik zaatakował go dosyć brutalnie, widzieliście Państwo, i tam jest palec krwawi. Nie wiem, przypuszczam, że to jest uraz. Mam nadzieję taki, że postaramy się go doprowadzić do użyteczności, do zdrowia, postawić na nogi do środy. Ważny zawodnik, widzieliście Państwo, jak ile daje nam, mimo że 2 tygodnie spędził w szpitalu, też dzisiaj ryzyko z naszej strony. Ale cały tydzień monitorowaliśmy go, indywidualnym tokiem szedł, jeżeli chodzi o pracę treningową, i na tyle, ile dzisiaj mógł, to nam pomógł. Gorzej tutaj wygląda sprawa z Frankiem, ale no, mamy 3 dni i zobaczymy. Jakiś tam też po wejściu jakiś uraz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nieważne, wszyscy zdrowi na pokład i za 3 dni bardzo ważny mecz. Jak i każdy, ale tu o specyficznym smaczku. Zrobimy wszystko, żeby ta kadra, pozbierać ją i ci, co zdrowi, to zagrali na tyle, na ile mogą. Czy będzie to mógł się rozkorzystać z Tomasa? To już pytanie do działaczy. Ja nie jestem władny w tym temacie. Bardzo bym chciał i z Rafała Porobczyka, i z Tomasa. Nasza kadra jest, wcale nie jest taka szeroka, jak wszyscy opowiadają. No niestety, Michał Chramosz to jest chłopak, który tu jest związany, nikt go nie... Jest to poważna kontuzja Termanowskiego, Maćka, i to się tak troszeczkę komplikuje nam, ale i zawęża tą kadrę, ale tak jak powiedziałem, my patrzymy do przodu. Liczę na to, że ci zawodnicy, których Pan wymienił, czyli Tomas i Rafał Porobczyk, będą do dyspozycji już na środę, bo to mi poszerzy pole manewrów kadrowych, jeżeli chodzi o całość zespołu.